Od najbliższej niedzieli 23 października autobusy linii numer 8 będą znów kursować ulicą Saperską, zarówno z dworca na Czyżykowo, jak i w przeciwnym kierunku. Jednocześnie z Alei Zwycięstwa znikną tymczasowe przystanki tej linii. Ta zmiana związana jest z kończącym się pierwszym etapem remontu ulicy Jedności Narodu. Już od kilku dni kierowcy korzystają z tej nawierzchni, a także z ronda, które wybudowano na skrzyżowaniu z ulicą Saperską. Na remontowanym odcinku wciąż trwają jednak prace kosmetyczne oraz odbiory. Oficjalnie zostanie on otwarty w poniedziałek. Dodajmy, że drugi etap modernizacji ulicy Jedności Narodu ma zakończyć się do 30 listopada.